Cześć kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl. Jestem po 5 latach u Tomka. Tutaj jest Tomek, w miejscowości Łuczyna, województwo ciągle dolnośląskie. Jesteśmy za Wrocławiem w stronę Łodzi, można by powiedzieć, tak? Jakby jechać z Wrocławia w stronę Łodzi. Ten ogród, który tutaj Tomek ma i wszystko, co tutaj jest, można to u niego wynająć do zrobienia zdjęć, teledysków, można nawet filmy do Hollywood tu nagrywać, bo zaraz się przekonacie, jak tutaj jest zarąbiście. Także jakby ktoś chciał, to do Tomka może się zgłosić, napisać w komentarzu, albo Tomek poda, nie wiem, na filmie swój numer telefonu, co będzie chciał i wtedy, bo możesz podać, nie? Mogę podać 605-312-091 albo zapraszam na fanpage Egzotyczny Ogród Łuczyna. Proszę bardzo, jak ktoś będzie chciał, to może przyjechać, wynająć sobie ogród do zdjęć albo do czegokolwiek tylko sobie życzy, tak? Oczywiście nie do jakiejś balangi takiej, żeby tutaj sąsiedzi. Tego nie bierzemy pod uwagę. Chodzi o teledyski, zdjęcia, jakieś kręcenie filmów, bo naprawdę jest tu mega egzotycznie. A jak lubisz to, co robię, subskrybuj kanał, łapa w górę, a my lecimy pokazywać, co tu się dzieje, bo naprawdę... Byłem tu w 2019 roku, jest 2024, wrzesień chyba, który dzisiaj, 6? Coś takiego, koło początek września, jest cieplutko, fajnie, naprawdę, także zobaczycie. Wtedy też było ciepło. Co tutaj u Tomka jest? A właśnie, zanim zaczniemy, bo ty mówiłeś, że u ciebie są takie zastoiska mrozowe. Ty masz jakoś wcześniej mróz niż wszyscy, tak, nie? Zdarzają się już nawet końcem września, przymrozki, ścina to... Na przykład liście bananów czy gunery i niestety już później, nawet jak nie ma przymrozku do listopada, to już nie ma czym się cieszyć. Ale to jest tak, że ten przymrozek jest u ciebie we wsi, u ciebie w ogrodzie, no czy w ogóle tu w tej okolicy? Nie, bo tu Łuczyna to jest, leży z Wzgórz Szczebnickich, to są te takie kocie góry. To nie są jakieś góry, no tak się nazywa kocie góra, tak naprawdę to jest 240 metrów chyba największy punkt. I Łuczyna jest w takiej miecce, w takiej dolince i to jest właśnie zastoisko i to na przykład stamtąd, bo tam nie ma budynków, stamtąd wszystko z tych łąk, z pól ciągnie i zdarza się czasami tak, że ja rano wstaję, tu jest siwo, jest jakiś minus jeden, minus dwa, a pojedziemy 200 metrów w środek wioski, już nie mam przymrozku. Czyli to chodzi konkretnie o twoje miejsce, gdzie znajduje się twój dom i ogród. Dokładnie, no niestety w innej części miejscowości może być cieplej. W ogóle mogą nie mieć przymrozku. Mówimy o przymrozkach, tak. Nie mówimy o mrozach. No. Może kiedyś deweloper postawi tam, nie wiem, 50 domów, już wtedy będzie... I będzie lepiej. Jakaś granica. Ale czy tam jest jakieś bagno, czy coś takiego? Zastoisko, jeziorko, coś? To jest taka mokra łąka, aha, więc wysoki poziom wód gruntowych i pewnie to ma jakiś wpływ. Okej, lecimy. Może pokażemy po kolei, jak już tutaj stoimy. To co prawda nie jest palma, ale opowiedz, co to jest ta roślina. To jest magnolia grandiflora. Trochę w złym miejscu posadziłem, dlatego że jednak trochę za dużo cienia ma. Roślina, która bardzo często jest spotykana gdzieś tam w basenie Morza Śródziemnego. Słońce, wydaje mi się, słońce latem. Natomiast no, słońce też nie jest skazane zimą z tego względu, że potrafi przypalić liście. Jest susza fizjologiczna, więc to jest taka roślina, która powinna mieć latem słońce, a zimą mniej tego słońca w lutym, wtedy kiedy... Ale ona słońce... zimą nie ma liści. Ma liście, bo to jest zimozielona. Ma liście cały rok? Tak, przepięknie kwitnie. To są pojedyncze kwiaty. To nie jest taka magnolia, ta zwykła, która najpierw się obsypuje kwiatami. No właśnie, bo mi się magnolia z tym kojarzy. U mnie w Dzierżoniowie takie są, że jest mnóstwo kwiatów, później wyrastają liście. No nie. Właśnie to dla mnie to jest roślina, może się niektórym osobom tutaj narażę. To jest ta magnolia, o której mówisz, to jest taka roślina, która dla mnie śmieci, no bo wybucha tymi kwiatami. Tak. Później się okazuje, że no jak to wszystko tam się obsypie, przekwitnie, to dopiero wychodzą liście. Natomiast to jest roślina, która jest zimozielona i ona, co mi się podoba, ona kwitnie pojedynczo. Czyli jakiegoś jednego kwiata wypuści, on przekwitnie, później drugi kwiat. Taka charakterystyczna to jest to, że pod spodem są liście brązowe. A ona kiedy kwitnie? W maju? No. Już od, nie, zaczyna kwitnąć, przynajmniej no, to też zależy od jakichś stanowisk, czy ma większe nasłonecznienie, czy mniejsze, ale u mnie to kwitnie tak w lipcu, tak? Tylko że w tym roku nie zakwitła z tego względu, że jeszcze w innym miejscu rosła, ją przesadziłem, więc tutaj w tym roku nie było żadnego kwiata. W tamtym roku w innym miejscu troszeczkę było więcej cienia, zakwitła, ale
parę razy w ciągu sezonu, ale to też nie było jakieś tak spektakularne. Ona się męczy, muszę przesadzić ją tam parę metrów dalej, żeby ona jednak miała... ta magnolia, o której ja mówię, to ona nie jest grandiflora? To jest... Nie, to sobie nie znam się na tych magnoliach, takich zwykłych, które... Czyli ta jest grandiflora, a tamta nie? Tak. Ona nie przemarza, w sensie... Tak, przyjdzie jakiś duży przymrozek, to tak, bardziej słońce w tym lutym, kiedy już wysoko operuje, nie, no to... Ale chodzi mi, ty jej nie zabezpieczasz w żaden sposób. Nie. Czyli ona może sobie w Polsce rosnąć. Tak jak u naszego kolegi Piotka Kostrzelc Opolskich, no przecież to już jest duże drzewo, on wchodzi na to drzewo. To jak sobie wyobrażasz zabezpieczyć drzewo, które ma, nie wiem, 4-5 metrów? To no. No tu się nie ma czym chwalić, tak jak mówię, dlatego że zła lokalizacja, za dużo cienia. Ale będzie lepsza. No zdecydowanie, jak ją przesadzę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy pierwszą palmę. Z naszej historii na pewno znasz, kiedy ona była posadzona. To jest Kumaon. Jak ją dostałem od kolegi od Andrzeja. Czyli Trachycarpus Kumaon. Kumaon, tak. Jak ją dostałem, ona była przesadzona. Tutaj była taka historia z tą palmą, że kolega Andrzej, od którego ją dostałem, Staczanowa, wykopał, bo on posadził kilka koło siebie i później jedna druga już przeszkadzała. Więc ona jako wykopana, no miała, wiadomo, dużo liści uszkodzonych, nie ukorzeniała się tak jak w Hiszpanii gdzieś tam w donicy, tylko od razu poszła w grunt. Mhm. Trochę to czasu trwało. No i ta palma miała przepiękne liście, czego teraz nie ma. Bardzo duże liście. Dużo większe, bo te, które były oryginalne od niego jeszcze, to były liście, które były dużo większe. Wszystkie. Te już są nowe, wszystkie nowe. A to ile lat ona tu jest? Akurat w tym miejscu jest trzeci sezon, tylko tu była też przygoda z taką, tak jak ci opowiadałem, z tym kablem grzewczym, gdzie kabel mi się przypalił i ona dostała trochę strzał mrozem. Pamiętam, że wtedy było w dzień minus 11, to w nocy musiało być dużo niżej. I ona tak, no, musiała przynajmniej sezon odchorować, ale super, też fajnie się zregenerowała, tylko tyle, że liście już nie są takie, jakie były oryginalnie, jak od niego przywiozłem. Były dużo większe liście. Ja nigdy w życiu w tak małej palmie nie widziałem tak wielkich liści. A jak my tu w tej chwili stoimy, to tutaj jest cień. Czy tutaj jest cień jest, cały czas? No to jest cień. Bo jest godzina 11:30. Rano, jak tam jest słońce, to jest słońce, tak? No. Tu jest nasłonecznienie. Później, jak tutaj te drzewa niestety porosły. I później, jak słońce jest tam, czyli po południu, gdzieś po 16 znowu jest. Czyli sam środek dnia, można powiedzieć, że... Czyli kilka godzin jest słońca, a rano i wieczorem jest cień. Nie, odwrotnie. A, rano słońce i po południu po 16, a w środku dnia nie ma. W środku dnia przez ileś godzin. Ale Kumaon, to chodziły historie, że on jest bardziej wytrzymały na mróz. Możesz to potwierdzić, zaprzeczyć? No nie mam takiej wiedzy, nie wiem. Tak jak wspominałem, ona dostała jakiś tam strzał mrozem, ale to wtedy tak mój kabel się przypalił. Było wtedy, pamiętam, minus 11 w ciągu dnia, wyż, suche powietrze, słońce, zero chmurki. Jak było minus 11 w dzień, no to pewnie w nocy było dużo, dużo niżej. I liście straciła wszystkie wtedy? Ona wszystkich liści nie straciła, tylko tyle, że jak ja już ją później przesadziłem, no inaczej, ja nie miałem kabla, ja ją wykopałem. To była zima, tak? Mhm. Ja ją wykopałem. Zanim ją wygrzewałem z tej ziemi, to te korzenie też trochę dostały mrozu. Czyli ty ją po tym mrozie ją nie zostawiłeś, tylko ty ją wyjąłeś z ziemi. Wykopałem ją z racji tej, że był bardzo wysoki, bardzo, bardzo duży mróz. Ja ją wykopałem i dałem ją do piwnicy. Chodzi ci, że nie miałeś jej jak zabezpieczyć? Nie miałem kabla. Rozumiem. Nie miałem kabla, a widziałem, że ten kabel, który ja mogę kupić tam, ten, który miałem nieodpowiednio, bo był za dużej mocy. Ja mogłem pojechać fizycznie do Wrocławia, kupić stacjonarnie ten kabel, ale za dużo czasu by mi zajęło, a nie chciałem kupować przez internet z tego względu, że za dużo czasu by mi to zajęło, więc ja ją musiałem wykopać. Czyli warto powiedzieć ludziom, że warto mieć jakiś kabel zapasowy, oczywiście, na przykład. No oczywiście, że tak, bo zawsze się coś może, no nie tylko kabel, bo i termostat. No ja, chodzi mi ogólnie o jakikolwiek sprzęt, który może paść, nie? Przy takiej dużej ilości palm, no to może jeden to też może być za mało. To ja bym sugerował nawet, nie wiem, dwa kable, dwa termostaty, tak? Lepiej, żeby był ten zapas. Ale tylko dokończę tutaj ten wątek z tym, teraz tak, ziemia jest zamarznięta, ja próbuję tym szpadlem wykopać, tak? No wiadomo, że jak już odsłoniłem te korzenie, no to te korzenie też dostały trochę ten strzał, także tutaj
No bo to wszystko, cały czas był mróz. Cały czas mi to przynajmniej ponad godzinę zajęło wykopanie tej palmy z gruntu i zatarganie tego do piwnicy i ona później leżała normalnie bez osłoniętych korzeni, z tą ilością korzeni, którą ja ją wykopałem. Tak sobie leżała później jeszcze przez jakieś 2 miesiące do marca, w marcu ją wkopałem, no i żyje. Dlatego ja mówię, że trachy to są chwasty. No, trachy karpusy są naprawdę bardzo silne. W sensie chwasty, że chwasta ciężko tak. jest zabić, nie? Raz, że dostała po liściach, a później jeszcze po korzeniu. I dlatego jest taka, no nie ma tych liści pewnie dlatego, może za parę lat, może dlatego, że tu jest za mało słońca, ale tak jak mówię, nigdzie nie widziałem przy nawet bardzo dużych palmach tak wielkich liści, których już tutaj nie ma w tej palmie, a myślę, że będą. Jak ona pójdzie do góry, będzie miała trochę może kiedyś słońca. Będą. Myślę, że będą. Tutaj mamy następnego trachy karpusa. To są dwa. Trzy. Ja widzę dwa. Gdzie jest trzeci? No tu jest taki malutki. A, okej. Okay. Tu jest taki malutki, rzeczywiście. Jest maleństwo. No, podobały mi się. To są fortunej. Na tych filmach, które w Szwajcarii nagrywałeś, no. Tak jak one się same tam sieją. Tak. Gdzie oni to już uważają za rośliny inwazyjne. A mi się w Szwajcarii jest zabronione od tego roku sprowadzanie trachy karpusów. No i, ale mi się to bardzo podobają właśnie takie kępy, takie dziko posadzone, posiane gdzieś tam same. Taka masa, zwarta masa, niekoniecznie same jakieś tam solo pojedyncze, nie? I tutaj jest jakaś budka, rozumiem, tak? No bo to małe, tu jest budka jeszcze ze styropianem, ale myślę, że to będzie ostatni sezon budki ze styropianem. To się tak wydaje, jak gdzieś pójdą do góry, no to już no. Jest, jest trochę wysoko. I to od dawna? Jak ja byłem 5 lat temu, to było tutaj? Nie było. Nie. Tu nic nie było, w tej części nie było ani tych budowli. Tylko gunera rosła. Damy link do filmu tamtego, do tamtych filmów, żeby ludzie mogli obejrzeć, jak się zmieniło w ciągu 5 lat. Nie było żadnej rośliny tutaj, żadnej. Czyli ten całe miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest... Tak, tam jakiś bambus, jakaś trawa i ta gunera, ale tu nie było palmy. Tomek mówi, że to, ta część, gdzie teraz jesteśmy, to jest część o nazwie Zanzibar. Taka zrobiona afrykańska, a później będziemy w części, która się będzie nazywała Dalmacja. Tak, tak, tu mamy magnolię grandiflorę, mamy trachy karpus kumaon, mamy fortunei w takiej grupie. Tamten trachy karpus jest kablem i agrowłókniną, bez tak, budki, tak, nie? Tak, tutaj tak. Mamy budkę, bo jeszcze są małe. I może polecimy tutaj kawałek od tej strony. To nie jest palma. Co to jest? To jest paulownia. Jak się nazywa? Paulownia. Paulownia, drzewotlenowe. Czyli to, a to daje kwiaty? To kwitnie, ale to u mnie nie zakwitnie, dlatego że... Ja nie pozwolę, żeby to poszło do góry, tak mnie nauczył mój kolega, który bardziej tego pod kątem, może nie palm, ale pod kątem jakichś tam bananowców, kolokazji, alokazji i tak dalej. Czyli główny pień, który był w tamtym roku, zostawiamy na zimę i na wiosnę z głównego pnia wychodzą odrosty, więc musimy ściąć tak, główny pień u góry na jakiejś tam wysokości i później zostawiamy tylko z tego głównego pnia jeden odrost. I wszystkie inne, które idą, odcinamy i zostawiamy odrost. I teraz ta sama sytuacja będzie znowu. To zostanie na zimę i później gdzieś tam na jakiejś wysokości to będzie złamane czy tam odcięte. I z tego pnia znowu na wiosnę będą się robiły jakieś tam, to się klei strasznie, będą się robiły odrosty. Wszystkie odrosty wyrzucamy, zostawiamy jeden. I dzięki temu robimy tak, że ta roślina nie będzie jako drzewo, ale będzie miała bardzo duże liście, bo jak pójdzie jako drzewo, będzie miała zdecydowanie mniejsze liście, wtedy zakwita, ale nie będzie miała takich liści. Ale to jest roślina po prostu ozdobna z liści. Tak, nie tak. Trzyma się jej dla pięknych kwiatków. Ponoć to jest najszybciej rosnąca roślina, która daje tlen jako drzewo. Czyli ona się nazywa tlenowa, bo co, daje więcej tlenu? Drzewo tlen, chyba niż tak, normalne? No w związku z tym, że to tak szybko rośnie, to aha. Może do tego. Nie zagłębiałem się aż tak w temat, ale... Polska nazwa drzewotlenowe. Drzewotlenowne, paulownia, tak? Paulownia. Dobra. Tak jak odcinamy z głównego i zostawiamy jeden, później ten główny usuwamy, to efekt jest taki, że właśnie są duże liście i to nie idzie jako drzewo do góry. No to też zacieniłoby to. Ale to może być bardzo duże drzewo? To może być duże drzewo, tak. I ono u nas rośnie bez jakiegoś zabezpieczeń? Bez żadnego zabezpieczenia. Czyli można sobie posadzić, jak ktoś by chciał mieć, będzie miał bardzo duże drzewo. To ja już widzę czasami to już tam, bo to jest takie trochę inwazyjne, że się też potrafi gdzieś tam, jak sumaki, wyjdzie z korzenia. Ja właśnie sumaka wyrzucałem 2 dni temu. To jest. I to tak samo jest, że gdzieś tam puści z korzenia z boku. Także mi się sumak bardzo podoba, bardzo lubię tą roślinę, ale żona kazała wyrzucić. Nie, no bo to jest, to lubi sobie pobiegać po ogrodzie, jak ja to mówię.
chcesz coś zmienić w swoim ogrodzie? Znudziły ci się dęby, sosny, brzozy? Może czas na drzewa oliwne, palmy mrozoodporne, juki na wysokich pniach, o niebieskich, zielonych liściach, wspaniałe rośliny, egzotyczne. Marek Malec z bestpan.pl, najlepszy specjalista w kraju z 20-letnim doświadczeniem, dobierze ci rośliny, zagwarantuje super ceny i ekstra fachowość. Nigdy bestpan o tobie nie zapomni w potrzebie. Pamiętaj, zapalniamy Polskę z bestpan.pl. Cześć. Lubi. Tutaj mamy banana, tak? Sikimensis. Musa sikimensis. Je wykopujesz na zimę banany? Nie. Kiedyś wykopywałem, ścinam na powiedzmy wysokości jakichś tam 20 paru, 30 centymetrów. Mhm. Skrzynka ze styropianu, zasypuję suche liście, dekielek. I nie ma znaczenia, jaki będzie mróz? Nic nie robię, żadnego grzania, nic kompletnie i to sobie startuje od tej wysokości, tak jak jest niby pień zostawiony, czyli od 20 paru, 30 paru centymetrów. Nie gnije to? No i tutaj mamy o przykład, to tak samo tutaj, tylko to jest basio. Musa basio, stań przy tym, żeby zobaczyć, jakie to jest potężne. I to aż takie duże nie jest, no ale... I to jest wszystko wyrośnięte od wiosny? Tak. Ja kiedyś... To na ile było centymetrach? Przycięte? Parę 30 centymetrów. Wiadomo, że ta końcówka troszeczkę zgnije, tak? Czyli 20 centymetrów no tak jak masz płytę było ucięte, no. Jak masz płytę styropianową, półmetrową, która leży, no. No to jeszcze poniżej tej płyty 50-centymetrowej, no to powiedzmy, że to ma 30 centymetrów. Później też ta końcówka po zimie, troszeczkę ta końcówka zgnije, to załóżmy, że to ma startuje od 20 centymetrów. Kiedyś jak byłeś, to tam miałem takie pojedyncze solo przy oknie dachowym. Ja to wykopywałem, ale później to, no to jest też problem, bo to trzeba wykopać, wnieść, to ale to potężne urosło od wiosny. No, no ale to im starsza kępa, tym większa będzie. Tym będzie szybciej rosło? Tym będzie więcej tego, wyższe będzie, tak? Czyli dajesz tylko fragment styropianu, zasypujesz liśćmi i dach, znaczy no wieko, daje, jak w trumnie. Suchy, mokry, na pół zgniłych liści, bo to wtedy by gniło. Po prostu suchutkie wtedy, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, bo jesienią czasami, znaczy słoneczna, w sensie, że nie tak gorąco. Albo czasami już te liście sobie wcześniej magazynuję, żeby tam gdzieś po grabie, żeby były suche, gdzieś schowane, a nie żeby... nie wiem, w listopadzie jakieś mokre ze śniegiem, nie wiem, grabić. Czyli jak ktoś chce mieć bananowce w ogrodzie, nie musi wykopywać, tak jak robi większość ludzi, tylko ty trzymasz, po prostu zostawiasz tu całą zimę, tylko nie jako duże, tylko ścinasz. Tak, żeby nie było problemu. Z dużymi to jest tak, jeśli zostawiamy jakiś tam jeden niby pień, tak jak kiedyś pod domem było, i ścinałem powiedzmy niby pień na wysokości 2 metrów, dawałem do piwnicy, to różnica jaka jest między tym a tym. Tutaj mamy korzenie, jest niższy niby pień, tak, bo ma 20 parę centymetrów, ale na wiosnę jest bardzo szybki start z tego względu, że mamy korzenie nieuszkodzone. Tak. A jeśli wykopujemy taki dwumetrowy niby pień, damy ją gdzieś tam go do piwnicy, później jest kwiecień, wkopujemy, z tym kwietniem różnie bywa, czasami jest ciepły, czasami zimny, bo to chodzi o nagrzanie gruntu. I on czasami dopiero gdzieś w połowie maja zaczyna startować, no to, a ten już, albo on sobie najpierw musi jeszcze tam korzenie wytworzyć, tak, bo te korzenie... No ale przecież są... bananowiec jak odkryjesz, on nie znosi w ogóle mrozów i przyjdzie, nie wiem, minus 2, czy tak jak było w tym końcem czerwca, minus 6, czerwca, co ja gadam, kwietnia, ale no to szlak trafi go. No, znaczy, jak będzie miał liście, chociaż nie wiem, czy on będzie miał liście już w kwietniu. Aha, to... czyli to nie jest aż tak szybko. Nie, to nie jest, zanim on się musi obudzić, tak, z tej hibernacji. On musi, to co zostało ścięte, więc on musi troszeczkę tego niby pnia wypuścić, musi się tam zrobić ten zalążek tego stożka zostało i dopiero po jakimś czasie te liście wychodzą, tak? No bo pamiętasz, jaki był ten kwiecień? Początek kwietnia było plus 30, a koniec było minus 6, to była katastrofa. Już żadnego owocu nie ma. No. Nawet figi dostały przez to, bo zaczęły, o, ciekawostka, przez ten kwiecień. Kaki moje, które dwie zimy mam, przez dwie zimy mróz im nic nie zrobił, a przyszedł ten kwiecień, gdzie się zrobiło prawie 30 stopni, a później jakiś tam przymrozek, chyba minus 5 czy minus 7. Tak, u mnie tak było. Puściły soki i okazało się, że po prostu uschły. I to co jest, to wypuściło tylko takie dziczki, jak to się mówi, z korzenia, ale główny pień usechł, bo zmarł. Przez ten kwiecień? Przez kwiecień, nie przez kilkunasto stopniowe mrozy, które były, tylko przez to, że przyszedł przymrozek, bo ta roślina się obudziła, zaczęła puszczać soki. No bo zima powinna być w zimie, a nie w kwietniu, tak? No, nie powinno być 30 stopni w kwietniu.
30 stopni, a później minus 8 po paru. No dni. Właśnie. Czyli to mamy o bananowcach. Tutaj co to jest za roślinka? To jest tetrapanax. A on, trzymasz go dla kwiatków, czy tak dla ozdobności? On też ma bardzo duże liście, ale też to nie jest dobre miejsce. Widzę, że tutaj jest posadzone w też zbyt zacienionym miejscu. Woli słońce. Niektóre te tetrapanaxy mają naprawdę bardzo duże liście, tylko tyle, że też to jest roślina bardzo inwazyjna. Strasznie tego... Czyli co, nie można się tego pozbyć? Nie można się tego... To jest taki chwast, że... Chwast jak bambus. Dlatego widzę, że wszędzie tu masz bariery, tak? Nie, to są to po to? Trawy. Czy to? Aha, no, to, czy rozumiem. Nie, to musiałaby być bariera naprawdę Bóg wie jaka, żeby to nie przeszło. Dobra, pójdziemy kawałek tutaj w to miejsce. Co to są te roślinki? To są kany. Kany, to też. Tak, pospolite. Kwitną sobie, a te trawy to są miskanty? Nie, to jest arundo, a ty masz też arundo, ale donax. Ale taki też od ciebie mam. Tak, tylko że z żółtymi paskami, który tam z tyłu rośnie. Tak. A to jest zwykłe arundo. Ale takie też mam. Bo ty mi dałeś wtedy cztery rodzaje traw. I one wszystkie u mnie rosną. Wszystkie. No, nie wiem tylko jak się nazywają, oprócz tego donaxa. To jest największy miskant. To jest Giganteus, Lacio. Coś tam już nie pamiętam nazwy, bo to jest bardzo trudna łacińska nazwa. Ale tego nie polecam. To jest najwyższy miskant, ale tego nie polecam z tego względu, że on też potrafi jak bambus sobie... bez bariery powypuszczać nawet 3-4 metry dalej. Ja wtedy jak byłem u ciebie, to pierwszy raz u kogokolwiek zobaczyłem te trawy, że to jest takie super, tak? I teraz u mnie też rosną, ale ten arundo donax, to on po prostu rośnie jak wariat. Tylko tyle, że trawą się cieszymy tylko 3 miesiące w roku, bo zauważ, że ona w maju powiedzmy startuje, tak? Startuje w maju, zanim ona... No u mnie ten arundo wystartował w kwietniu, go zmasakrowało. No właśnie, ale tu chodzi też o to, że zanim ona trawy osiągną tą docelową wysokość, to już mamy koniec lipca, czasami początek sierpnia, a co, przychodzi w październiku przymrozek i już to przez mróz jest ścięte. Tak? Wiadomo. To jakieś 3 miesiące, a palmy są cały rok, nie? No palmy to palmy, ale no. Pokazujemy wszystko. Tak. Ja chciałem właśnie przejść tutaj, bo to jest jakiś gigant, to Gunera, nie? To jest Gunera, manikata. Ja pierdzielę. Ja mam cztery gunery, tylko tak, każda będzie inaczej wyglądać, bo w innym miejscu rośnie. Ta rośnie w bardzo miejscu takim bardzo zacienionym, więc plusem jest to, że nie przypali ją słońce i nie potrzebuje aż tak dużo wody, a tu mówimy o bardzo dużej ilości wody. Jakie to jest olbrzymie? Tylko no, największy liść jaki miałem to 2,40 cm średnica. Tylko tyle, że ona wybujała. Znawcą Gunner pewnie ona się nie będzie podobać, dlatego że jest wyciągnięta do góry, ale to ja chcę mieć każdą w innym miejscu, żeby się różniły. No ona będzie miała z 3 metry wysokości. To jest kwiat, to z boku co odstaje? Tak, to jest taka szyszka i tutaj... A to w środku różowe? No to jest taka końcówka karpy, gdzie w przyszłym roku zaczną wychodzić z tego liście. A jak ty ją zimujesz? Bo ona nie przetrzyma mrozu, nie? Nie, nie. Przychodzi mróz, ścina liście. No liście wiem, ale no tutaj taki no, duży fragment nie, no wystaje ponad ziemię. Nie, no to wszystko też, te kwiaty są odcięte i też pudełko ze styropianu i suche liście, tak jak przy bananach. Ale bo tutaj musisz wyżej, bo aż to całe musisz trzymać schowane, no właśnie, nie? Bo normalnie Gunera nie ma takiej karpy wysokiej. Tutaj w związku z tym, że rośnie, tak przed chwilą wspominałem, w zacienionym miejscu, to nie tylko liście ciągną do światła, do góry, ale też karpa idzie do góry. Aha, czyli ona normalnie jakby rosła w słońcu, nie miałaby tego, ona bardziej się będzie, powiedzmy, pnia wyższego, tak? Ona się dzieli, to wypuszcza, karpa się nazywa, tak? Tak, kolejną karpę, później kolejną karpę i ona tak sobie idzie, ale niekoniecznie aż tak do góry. No, ale potężne to jest. Ponad metr będzie miała. Nie? Ja pierdzielę. Ile to trzeba mieć miejsca w ogrodzie? Jak ktoś ma mało... Czekaj, ja się oddalę, żeby było widać. Jakie to jest wielkie. Potężne. Gunera. Niesamowite. Chciałem jeszcze tutaj pokazać, bo to nie są już rośliny, a tu jest takie miejsce wypoczynku, bo ogród jest duży. Świetne, rzeczywiście to jest prawdziwy Zanzibar. No to tutaj trochę wiatr zniszczył. Ty to kupiłeś, czy to sobie sam robisz? Nie, to ja sam robię. Wszystko robisz sam? Znaczy tak, ale już więcej tego nie powtórzę, dlatego że to masę pracy kosztuje. A jest bardzo nietrwałe, szczególnie przy wietrze, widzimy tutaj te ubytki. I teraz kupuję na AliExpress, to pokażemy w następnym takim parasolu, to sztuczną strzechę. Bardzo fajnie to wygląda.
wiele osób. Ale tą całą konstrukcję to wszystko ty robisz? Nie. Ja przygotowuję materiał, przygotowałem materiał, a to taki znajomy mi robił. Aha. Nie, no sam bym nie był w stanie tego zrobić. Nawet takie belki nie można udźwignąć. Takie ciężkie to jest? No niektóre tak, że no tak, żeby to położyć, tak samemu ciężko, żeby tą belkę położyć, coś przytrzymał, żeby tam skręcić i tak dalej, to jedna osoba tego nie zrobi. Ale materiał sam przygotowywałem, to czyszczenie, nieczyszczenie. Tutaj mamy bambusy, jak one się nazywają? A też nie mam głowy do bambusów, auro, aero, coś tam. To jest chyba dokładnie taki sam, jak u mnie rośnie w ogródku. Tak, to jest ten sam, tak na oko widzę, nie? Tak. Niezły kawał, stań pod tym. Fajne to jest, że to jest zimozielone. Tak. Czy one kiedykolwiek u ciebie zmarzły? Tak. Tak? Ale tylko liście. Bo ja już u siebie mam od początku, jak mi Artur przywiózł kiedyś, nie wiem ile lat, on mi przywiózł jeden taki patyczek. Ja się wtedy śmiałem, mówię, co ty żeś mi przywiózł? Patyczek? A to jest gdzieś. Nigdy w życiu się z tym nic nie stało. Nigdy, przez te wszystkie lata. No u mnie zdarzyło się właśnie chyba dwa razy, a to on rośnie chyba od 2017 roku tutaj. Przez dwa sezony żyje. Tylko liście, ale nie pędy. Tylko liście zmarzły. No i później liście wypuszcza. Tylko tyle, że jak wszystkie liście. Bo bambus generalnie jest rośliną, która śmieci, bo ciągle coś z niego leci. I teraz jeśli wszystkie liście zmarzną, a to są chyba, nie wiem, miliony tych liści. I później on tak naprawdę gdzieś do początku czerwca, do połowy czerwca zrzuca te suche liście i dopiero wypuszcza nowe. No to jest śmietnik straszny po całym ogrodzie. Ale on wypuszcza nowe z tych starych pni? Z tych starych pędów. Aha. Myślałem, że to trzeba czekać wszystko, co będzie od zera, nie, od nie, ziemi. Nie, to musiałby być duży mróz, żeby pędy zmarzły. On z tego, z pyczek wypuszcza. Nowe liście. To przy jakim dużym mrozie te liście u ciebie? Pamiętasz to? Bo u mnie minus 18, minus 20 i nic nie było. No myślę, że wtedy musiał być duży wiatr. Może nie było minus 20, ale był wiatr. Aha. Potęguje. Spotęgował. No. Dobra, przejdziemy jeszcze z tamtej strony tutaj. Zanim dojdziemy do palm, to tutaj jeszcze mamy, widziałem drugie bambusy. I to jest ten sam gatunek? Tak. A zupełnie inaczej wyglądają w tym świetle. No bo tu jest bardziej w cieniu, tutaj jest bardziej nasłonecznione. Ale czekaj. Ty te liście od dołu obcinasz? Tak. A, bo ja mówię, kurde, moje mają liście od ziemi. Nie, obcinam, bo to całkiem inaczej wygląda. To może ja też muszę tak zrobić. No, przy tamtej kępie, żeby poobcinać wszystkie liście, to jest kupę roboty. Nie? No ja mam taką kępę, no może nie taką dużą jak ty, bo nie wiem, połowę mniejszą, tak? I to każdy przychodzi z ciach-ciach, żeby był taki efekt. A widzisz! A ja sobie myślę, czemu u ciebie to jest takie inne? To wszystko jest do obcięcia, nie? A ty to wszystko obciąłeś. Ale na przyszły rok już z tego miejsca nie wyrosną nowe. Nie, tego, nie. To już nie będzie takie. Nie, to już z nowych pędów. A, to ja przyjeżdżam do domu i u siebie to tnę. Człowiek się uczy całe życie. Tylko tyle, że tutaj mi nie zależy na jakiejś mega dużej kępie. Ja go bardzo mocno ograniczyłem barierą. A wiadomo, że im mniejsza karpa, tym no, roślina będzie mniejsza, nie? Nie będzie taki wysoki, nie pójdzie szerz, no bo ograniczymy, on już nie ma gdzie iść, skąd ściągnąć tych wszystkich składników. Wystarczy mi to, co jest, nie zależy mi na tym, żeby to poszło w szerz do góry. Pewnie. To jest taki krzaczor wyższy, mimo to, że ten ma więcej słońca, to jest niższy, bo jest, tak jak mówię, bardziej, tak powiem, ujarzmiony. Nie? I powiedz mi tutaj jeszcze, w tej części, to jest bambus, ale taki już... To jest taki okrywowy i też nie powiem ci nazwy, bo też ja to bardziej... pod kątem palm. Czy każdy bambus tak spaceruje po ogrodzie? Czy są jakieś takie, które można łatwiej ujarzmić? Nie mam aż takiej wiedzy, ale wiem, że kiedyś miałem takiego, zapomniałem, Indakalamusa, to tamten to było cholerstwo. Nie do wytępienia wyrzuciłem, póki jeszcze była mała kępa, bo to się tak rozłaziło, że nawet spod bariery potrafiło uciec. No właśnie mi ten tak wychodzi cały czas. Bariera zrobiona, gruba. Żona się wścieka. Ale to, wiesz, to jest tak, że tak jak tutaj go robię w ten sposób, że on tutaj uciekł mi, ale teraz tak, odcinamy go od matki i zagłodzimy ten pęd, który idzie, no bo jak kosisz trawę, to on nie ma możliwości wyjścia do góry. Ale teraz tak, jeżeli tutaj szły korzenie, to jest jeden z korzeni, tak? Tak. I jak to jak to utniesz tu i tu, to z tego już nic nie będzie, nie, to czy to nie. Dalej się poradzi? No nie, bo będziesz kosił trawę cały czas, to on nie ma możliwości wypuszczenia liści. Ale nie o to mi nie chodzi. Żył. Chodzi mi, że on jest odcięty od matki, tutaj. No i ma korzenie. I ma korzenie tam. Czyli to normalnie dalej by rosło.
dalej by rosło pod warunkiem, że nie będziemy kosić. A ja tutaj raz w tygodniu koszę, więc co on puści do góry, to jest ścięty, więc małe bucinany. Że tak. Czyli nie wystarczy odciąć od głównego? Nie. To nic nie da? Nie, bo on ma tutaj dalej korzenie. Skurczybyk. I ja zauważyłem tak samo przy tamtym okrywowym, jest tak, że jak odetnę od matki, już nie ma skąd ciągnąć też, a tutaj przede wszystkim systematyczne koszenie trawy spowoduje to, że on po prostu nie pójdzie do góry, nie ma liści, on nie będzie żył. Czyli zamrze sam. Tak. No i tak to wygląda. Także skończymy pierwszy odcinek, bo jest pół godziny. Ja nie wiem, czy ktoś tyle będzie oglądał, bo niektórzy mówią, dawaj te dłuższe, a niektóre po YouTubie widzę, że no nie, po iluś 15 minutach już jest, ludzie tak dużo nie oglądają, więc może nie ma co przeginać. I zaraz przejdziemy do drugiej części, gdzie już są część Dalmacja, Juki, Palmy, też jest Gunera, z drugiej strony domu obejdziemy, także na pewno będzie co oglądać. Zapraszam oczywiście na drugą część. My w międzyczasie pójdziemy, napijemy się herbaty, bo jest fajnie. Dlaczego? Pogadamy trochę i będziemy zapraszać na drugą część. A teraz żegnamy się i pamiętaj, że zapalniamy Polskę z bezpan.pl. Cześć!